Mariusz Malinowski w podróży. Dzień dobry. Witam w moim drugim domu w Ameryce. Na przykładzie mojego takiego najzwyklejszego dnia, w którym nie mam zbyt dużo wyzwań, chciałbym wam przedstawić, jak wygląda taki zwyczajny dzień w Stanach. Ja taki dzień nazywam dniem menedżerki. Dzień dobry. Zaczynamy dzień w Ameryce. A od czego? Ja zazwyczaj od włączenia radia. Alexa, play RMF FM. Zazwyczaj to robię, co by się zorientować, co w Polsce się dzieje. No i dwa, polskie stacje radiowe grają taką jakąś muzykę bardziej przyjemniejszą dla mnie niż te amerykańskie. Czasem mają niektóre godziny takie fajne, że grają, ale przeważnie to jest reklama, albo jakaś taka już muzyka, która mi nie podchodzi. No dobra, zaczynamy dzień w Stanach. Jeszcze trochę ospały i tak to widzicie jest, że jak się działa cały tydzień, przychodzi dzień wolny, to człowiek wtedy zamiast mieć powera, bo może odpocząć, to zajechany jak nie wiadomo co. No trudno, czasem zmęczenie dopada, ale nie ma co się przejmować, bo dzisiaj dużo do zrobienia. Zaczynamy dzień od kawy. Proszę bardzo, biorę mój ulubiony kubek. To jest mój ulubiony kubek i robimy kawę. Zaczynamy gotowanie. Mamy pomarańczki na zdrowo. A przynajmniej jak nie na zdrowo, to tak się oszukuje. W Stanach zawsze jak jem coś niezdrowego, zawsze sobie powtarzam, na pewno to jest organik. Na pewno to jest organiczne, wegańskie i to co najlepsze. Mamy bajgla. Uwielbiam bajgle w Stanach. Szczególnie w Nowym Jorku. Musztarda miodowa. Bardzo popularna w Stanach jest musztarda miodowa. Plus. Nie za dużo. No i do tego dwie poróweczki plus jajko sadzone. Można na to i ser położyć, i szynkę. Dzisiaj nie byłem na zakupach i nie mam wszystkiego, co trzeba. Składamy i mamy śniadanie. No to smacznego! W śniadaniu zawsze staram się do kogoś zadzwonić, popisać, to taki czas, co by nie zapomnieć o znajomych, rodzinie, żeby te kontakty się utrzymały, no bo w końcu to bardzo ważne. Cześć tato, co tam robisz? Z rana zawsze staram się odpisywać na wszystkie maile, które dostaję. Sprawdzać wiadomości. Kiedy ja śpię, wy w Polsce się budzicie i działacie i zawsze jest to taki czas dla mnie, żeby podpisywać na te wiadomości i też sprawdzić, czy wszystko dobrze w Polsce funkcjonuje. Nie wiem, ile ten mój amerykański sen potrwa, dlatego też staram się utrzymywać te kontakty i rozbudowywać te moje pomysły zarówno w Polsce, jak i w Stanach. Właśnie teraz muszę sprawdzić, czy ktoś kupił moje książki. Z miesiąca na miesiąc idzie to jakoś lepiej, ale był już taki okres, że więcej w Stanach sprzedawałem niż w Polsce, bo nikt nie był zainteresowany. Teraz to się zmieniło, bardzo się z tego cieszę, bardzo dziękuję, że te książki są kupowane, że są czytane. To zawsze dla autora taka mega mobilizacja. No i zaraz zobaczymy, co tutaj ciekawego jest w mailach, a potem na siłownię. To dlatego tak w dresiku biegam, bo przeważnie mnie oglądacie w koszulach, a teraz w dresiku. Mam tu moją patriotyczną koszulkę na siłownię z husarią. Husaria jest tu niżej, to wam później pokażę. I zaraz ruszę na trening, tylko odpiszę na wiadomości. To ciepło ubrany. Idziemy, bo zima przyszła do Colorado. Uwaga, trochę zawali bielą. No i zrobiło się trochę chłodniej, cholera. Pewnie za kilka dni znowu wróci słońce i będzie cieplusio. Czy słońce, ciepło, będzie ciepło. No ale zanim pójdę na siłownię, to właśnie muszę jeszcze naprawić to. Proszę bardzo. Wczoraj mi się przytrafiło.
co było powodem mojej awarii? Taki oto gwóźdź. Mam już piłkę, pogram trochę sobie w kosza na początek, a potem potrenujemy. Ruch jakoś pozwala mi tu nie zwariować w tym całym pędzie Ameryki. No jest tu bardzo fajnie. O siłowni na pewno nagram jeszcze, jak tutaj ludzie trenują, osobny odcinek. Dzisiaj taka mała zapowiedź tego, o czym on będzie. Trening zrobiony. Teraz czas na pranie. Mam to szczęście, że pralkę mam w domu, a to wcale nieoczywiste, bo wielu Amerykanów nie ma pralki i musi chodzić do tych pralni, prać swoje majtki i skarpety. Tak jak na pewno kojarzycie to z filmów amerykańskich. No, ja nie mam tego problemu. Teraz tylko wyprać to wszystko i idę na zakupy. Teraz najmniej ciekawa część tego dnia, której nie za bardzo lubię. A mowa tu o zakupach. Mam dzisiaj parę rzeczy do kupienia. Lista jest w głowie. No i zobaczymy, czy o czymś nie zapomnę. Zapraszam na shopping. Półlitrowe butelki wody kosztują 3,49, czyli to jest jakieś 14 zł. W Stanach woda jest bardzo, ale to bardzo tania. To nawet taniej niż w Polsce wychodzi i nikt sobie tutaj nie liczy grubych pieniędzy za wodę. No i w restauracjach oczywiście ona jest za darmo. Oto... Zobaczcie, każdy regał jest opisany, co możemy kupić, gdzie możemy to znaleźć. I czasem to nawet jest dla mnie za mało, żeby się zorientować. Ciulu, gdzie jesteś? Krucyfus, ciulu, gdzie jesteś? Nie jestem w najlepszych zakupach. Dobra, może ryż będzie tutaj. Zanim jedzenie, jeszcze zapomniałem zajechać do bankomatu. A w Stanach do bankomatu zajeżdża się autem. Proszę bardzo, jestem tu. Odkręcam szybkę. I już mogę pobrać pieniądze, nie wysiadając z auta. Proste. Myślę, że będę musiał nagrać więcej takich odcinków z takiego codziennego życia. Dajcie mi kilka chwil, na pewno to zrobię, bo ten odcinek przedstawił mi, że naprawdę mimo tego, że żyjemy w tej samej kulturze, czy tej samej cywilizacji zachodniej, różnią się te elementy dnia codziennego w Stanach. Tu niemalże wszystko wygląda o wiele prościej i to na pewno będę chciał Wam pokazać w kolejnych odcinkach. By o nich nie zapomnieć, subskrybujcie, dzwonkujcie i lajkujcie. Ja dziękuję bardzo za Wasz czas. MM w podróży, do zobaczenia za tydzień. Dużo zdrowia.